Dzień dobry kochani, z tej strony Monia z Alternatywy Perfumowe. No i dzisiaj w końcu przychodzę do Was, słuchajcie, z tym zapachem, o którym mieliśmy rozmawiać. Troszkę mnie ostatnio mało było, ale taki mały koci szpitalik w domu niestety, bo wcześniej właśnie, tak jak na poprzednim filmiku, no niestety z jednym kocurkiem na zabieg, a niedawno musieliśmy w sumie z drugim też do lekarza. Także na razie niestety jest jak jest. Mam nadzieję, że to się zaraz skończy i będzie mi trochę więcej. Natomiast słuchajcie, już przechodzimy do tematu, do fajnego zapachu, gdzie jakby, no wiecie, wygląda troszkę infantylnie, choć tak nie do końca. Jak ja to mówię, nosy klauna, tylko uwierzcie mi, że to jest naprawdę ciężkie. Tym można już, wiecie, rzucając, robić niezłe szkody. Jest bardzo ciężki korek, to nie jest taki, słuchajcie, jakiś leciutki plastik. Natomiast druga część, no to już jest naprawdę solidna, bardzo ciężka. Co jest fajne, z tyłu mamy wypisane nutki. Więc zapach, jeśli chodzi o buteleczkę, to jest świetny. Mówiłam Wam, że jest to bardzo ciekawy zapach, który warto wypróbować. I faktycznie tak jest. Na tą pogodę też jak najbardziej się sprawdzi. Tak do 20 paru stopni Celsjusza. Chyba, że będziemy mieli jakieś upały, ale to wtedy ewentualnie na wieczór. Nie będzie zbyt ciężko i zbyt puszyście. Teraz też nie jest za ciężko. No i słuchajcie, sam zapach. To jest wersja Wand Pink Ginger. Także jest to już chyba unikat, natomiast jest dostępny. Nie są, jeśli chodzi o całe butelki, to nie są jakieś najniższe, słuchajcie, ceny. Mam gdzieś tu wypisane, słuchajcie, Empik 334 zł za 50 ml. No nie jest to mało, natomiast słuchajcie, na odlewki można sobie też właśnie taką odlewkę zakupić. Jest teraz w promocji. Z tego co patrzyłam, to około 10 ml, słuchajcie, około tam 70 zł, więc czemu nie? To nie jest zła cena za wypróbowanie zapachu, tym bardziej, że jest to zapach, słuchajcie, bardzo trwały, ogoniasty, mimo że nie jest, nie zabija otoczenia, jest bardzo przyjemny, jest lekko ciepły, otulający, ale bez przesady. Dla mnie to nie jest jakieś takie, wiecie, typowe zimowe otulenie, choć w zimie też się świetnie sprawdzi, ale ja uważam, że właśnie na taką wiosnę, gdzie jeszcze nie jest, słuchajcie, za ciepło, to idealnie po prostu. Czyli teraz. No i tak, pani Guichard stworzyła ten zapach, jeśli chodzi o nos. Mamy tu, słuchajcie, bardzo dużo mandarynki, takich nut drzewnych. Mamy bardzo dużo wanilii, więc znowu to jest zapach dla kogoś, kto tą wanilię lubi. Ale słuchajcie, przeczytam Wam nutki, bo jest też imbir. I dla mnie ten imbir, jeśli chodzi o te zapachy takie, wiecie, imbirowe, że no wiecie, że od razu jest imbir, no to jest wyczuwalne. Także w głowie, słuchajcie, mamy tak, imbir różowy, pieprz, mangostan, mandarynkę i cytrynę. W zasadzie w sercu to się powtarza, tylko mamy to, może tak, powtarza się mandarynka i cytryna, natomiast mamy dodatek heliotropu. A słuchajcie, w podstawie absolut wanilii, wanilię madagaskarską, nut drzewne i drzewo bursztynowe. I tak, powiem Wam od razu, jeśli chodzi o opinie na temat tego zapachu, są bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o opinie, jak ja to mówię, profesjonalisty na Nes Deluxe, no powiem Wam szczerze, że się do końca nie zgodzę z tą opinią, ale z wieloma opiniami, jeśli chodzi o Pana Marcina, to się zgadzam, z wieloma się nie zgadzam, różnie. Co no, słuchajcie, to odbiór jest inny. Więc może tak, czuć imbir, jeśli chodzi o mój nos. Czuję, że jest to zapach imbirowy. Pieprz podkręca ten zapach. Jest mandarynka, cytryna są wyczuwalne, choć głównie to jest, mówię, zapach taki mandarynkowo-imbirowy, imbirowo-drzewny i bursztynowy. Wanilia oczywiście, słuchajcie, jest bardzo mocno wyczuwalna, no bo to jest zapach też waniliowy, ale to jest, dla mnie to jest bardzo ładna wanilia, to nie jest jakaś, no, czuję, że tu są lepsze jakościowo składniki, nuty bursztynowe.
Słuchajcie, dla mnie to jest, jeśli chodzi o to takie jakby przykurzenie, którego dla mnie nie jest za dużo, bo jestem przewrażliwiona na punkcie takiego naprawdę taniego przykurzenia w perfumach. To dla mnie to w ogóle jakby nie ma tego takiego przykurzenia za mocnego. Jest bardzo delikatne, ale takie bardziej wynikające, słuchajcie, z tych nut takich bursztynowo-drzewnych. Często nuta piasku, jak jest odzwierciedlana w perfumach, o której też sobie gdzieś tam kiedyś powiemy, no to właśnie to jest bardzo podobna nuta. Ja to czuję w wielu różnych zapachach, jeśli chodzi o takie, taką jakby, wiecie, suchość, blistość. Taki zapach właśnie jakby, słuchajcie, który jest używany, połączenie nut używane do na przykład stworzenia zapachu, odzwierciedlenia zapachu piasku, jeśli chodzi o nuty. Także to wynika, słuchajcie, z tego drzewa bursztynowego głównie i nut drzewnych. Bardzo ciekawy zapach. Bardzo Was namawiam do tego, żeby wypróbować. Niekoniecznie od razu kupować całą butelczynę, ale wziąć sobie właśnie tą odlewkę i spróbować po prostu, tak? Szalenie trwały, fajny zapach. Z każdym powiewem wiatru czuć taką chmurkę tego zapachu naokoło, więc myślę, że nawet taka odlewka będzie naprawdę starczyła na dłużej. Ja jestem bardzo zadowolona z tego łupu. To jeszcze wcześniej moja mama dorwała ten zapach. Chyba na ryneczku też, z tego co pamiętam. Ja też kilka zapachów kupiłam, słuchajcie, na ryneczku, który tam jestem w Niemczech, więc są czasami naprawdę świetne zapachy, można za kilka euro wykupić. To jest, słuchajcie, buteleczka 100 ml, to jest jakiś ubytek 20 tak średnio na oko, więc 80 ml za kilka euro. Interes życia, naprawdę. Także świetny zapach, polecam. Ale wiecie, co Wam powiem, że naprawdę, jeśli chodzi o te różne zapachy, to myślę, że porozmawiamy sobie na pewno, bo mogłam sobie już jakąś tam opinię wyrobić. Jeśli chodzi, słuchajcie, o tą główkę, też ostatnio czułam na jednej osobie. Bardzo fajnie ten zapach za panią się roznosił. I była to właśnie kobietka, tak pomiędzy 35-40 lat, więc słuchajcie, wcale nie nastolatkowy zapach. Jeszcze, jeżeli ktoś jest fanem Black Opium, no to czy Karolinę? No to biała główka też jest. Ja nie przypadam, ale sobie testowałam ostatnio i to jest praktycznie nie do zmycia. To czuć cały czas. Więc jeżeli ktoś chce taniej i bardzo, bardzo dobrze, no to świetne. Świetna propozycja. Jestem bardzo też z Faberlic'a zadowolona, więc myślę, że tej firmie warto się przyjrzeć bliżej. I zapachom, nawet Wam powiem, szakirka. Ta podstawowa właśnie. Świetny zapach, naprawdę. Więc będziemy sobie o nich rozmawiać, bo myślę, że warto. I za nieduże pieniążki można pewne zapachy kupić, się nimi cieszyć. Są naprawdę bardzo trwałe. Pokażę Wam tylko jeszcze mniej więcej rzeczy, słuchajcie, które wcześniej sobie kupiłam. A i słuchajcie, ten gagatek z Yves Rocher naprawdę też bardzo mnie ujął. Bardzo mi się spodobał. Słuchajcie, kupiłam sobie na przykład serum, chodki zaczynają się odzywać. Serum Alverde na końcówki z olejem z awokado, ekologiczny. Kupiłam sobie właśnie taki kremik z Balea do mycia twarzy. Coś, co uwielbiam, słuchajcie, i tam w Niemczech można to wiele taniej kupić niż u nas. Takie kapsułki z Balea. Świetne. Słuchajcie, kremik na dzień z peptydami. Świetna sprawa. Serum Q10. Nie da się normalnie czasami czegoś nagrać. I coś, czego jestem bardzo zadowolona, mimo że mam dosyć wrażliwą cerę. Słuchajcie, to jest peeling z kwasami w szklanej buteleczce. Gorąco Wam naprawdę polecam. Świetne. Z niacynamidem, tak? 5%. Nie ma jakiegoś tam zapachu. Nie sprawia, że ten odczyn na mojej skórze jakiś taki za mocny, mimo że mam wrażliwą cerę. Także naprawdę serdecznie Wam polecam. Ale przede wszystkim, słuchajcie, ten zapach jest wart zakupu, jest wart wypróbowania.
jest trwały, jest piękny. No naprawdę, jeżeli ktoś odnajduje się, słuchajcie, w takich nutach zapachowych, a myślę, że dla większości się spodobają takie nutki, to jest świetną ozdobą. Naprawdę. I ten nos klauna. Także wcale nie infantylny. Wcale nie infantylny. Jest świetny dla kobiet, uważam, właśnie nie za młodych, tylko takich 20 plus, 30 plus, 40 też jak najbardziej. Myślę, że naprawdę odbiór takiej kobietki będzie bardzo pozytywny, bo to jest przepiękny zapach. Wart wypróbowania, także naprawdę polecam Wam odlewkę przynajmniej na początek, żeby sobie zobaczyć, tym bardziej, że teraz są te ceny takie miary promocyjne, można powiedzieć, i taka odlewka, on jest na tyle trwały, że taka odlewka będzie naprawdę na długo starczyć. Chyba, że ktoś chce się połakomić na taki piękny flakonik, no to polecam, słuchajcie. Także do następnego, pa, pa.